Polak w kosmosie. 27 czerwca 1978 roku zapisze się na trwałe w historii naszego kraju. O godzinie 17.27 czasu warszawskiego z kosmodromu Bajkonur wystrzelony został statek kosmiczny Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą na pokładzie. Jest nim kosmonauta-badacz major Mirosław Hermaszewski, który leci w załodze dowodzonej przez radzieckiego kosmonautę pułkownika Piotra Klimuka. Na kilka minut przed startem, już z pokładu statku, obaj kosmonauci złożyli krótkie oświadczenie, mówi major Mirosław Hermaszewski. Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz 30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta-badacz statku kosmicznego Sojuz 30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski. Jeszcze kilkadziesiąt sekund. Ostatnia szybka kontrola przyrządów i... Potężniejący huk. Już grają w 30 pierwszego i drugiego członu. Pierwsze strumienie gazu zmieniają się w huk ognia i dymu. Potężniejący huk, oślepiający białe światło. Drży korpus potężnej rakiety. Straszający krzyk silników już. Odskakują cztery stałowe sporniki. Obodna rusza! Już tnie w górę. W potwornym huku ciągną za sobą płomień, chmurę dymu. Jakiś to niezwykły widok. Dzień później, a było to 28 czerwca 1978 roku, o godzinie 19.08 czasu warszawskiego przeprowadzono cumowanie statku kosmicznego Sojuz 30 z zespołem orbitalnym Salut 6, Sojuz 29. Ponownie na orbicie okołoziemskiej powstał załogowy zespół orbitalny składający się ze stacji orbitalnej i dwóch statków kosmicznych. Na pokładzie zespołu pracuje międzynarodowa załoga: Władimir Kowalonok, Aleksander Iwanczenkow, Piotr Klimuk, Mirosław Hermaszewski. Rozpoczęła się normalna praca. Realizowany jest program skomplikowanych badań.